Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Faktury Outlet Simulator, tym razem odcinek, nie live. Natomiast kontynuujemy tutaj zlecenie z live'a, które rozpoczęliśmy na live'ie, czyli jak widzimy te fioletowe buty Calvina Kleina, wysmarowane sneakersem. Proszę Państwa, jesteśmy już troszeczkę tam załadowani, jak widać, ale jeszcze potrzebujemy dowieść towaru. Więc ja oczywiście tutaj z produkcją nie zwlekam, ponieważ 120 sekund potrzeba, aby taka właśnie tutaj partia butów została wyprodukowana. Ale w trakcie produkcji tych butów my możemy szybko zajrzeć do komputera, ponieważ tutaj Kuba 9730 napisał komentarz, że jest jeszcze opcja zabawy w inwestycje w komputerze po prawej stronie, czyli jak rozumiem, tu jest ta giełda. No tak, no giełda. No i tutaj co Kuba dalej napisał? Polecam kupować po $8 akcje i dzień, dwa czekać i sprzedać je. Jeśli spadną, to wystarczy poczekać dłużej. Zarobiłem na tym 500 tysięcy w kilka dni gry. Przy inwestycji wstępnej 3000. No to 3000 to niedużo. Po 8, czyli powiedzmy Jimmy Choose, tak? To takie byśmy mogli tutaj wybrać. Załóżmy, zobacz szczegóły. Kup 25, załóżmy, tak? To my możemy oczywiście tutaj. No to po $8 Kuba polecił. Natomiast my zaszalejemy. Zobaczymy. Ta cena nie rośnie w tym momencie. Ale tak z 5000. Czemu nie zaszaleć? Mamy ponad 200 tysięcy na naszym koncie, więc czemu nie? No, jeszcze chwila i pakiet większościowy będę tutaj miał. Ale tyle wystarczy. I zobaczymy, proszę Państwa. Nasz portfel, w naszym portfelu 40, prawie 5 tysięcy na tych akcjach. Zobaczymy tutaj w historii, widać, że po 13-40 potrafiły być. Będziemy to oczywiście monitorować, a tymczasem my wracamy, proszę Państwa, do produkcji butów. Ponieważ to akurat jest pewne. Natomiast jeżeli chodzi o giełdę, to tutaj pewności nie ma. Można spekulować, można opierać się o różne statystyki, krzywe Fibonacciego i inne jeszcze cuda. Natomiast jak coś kuźwa zrobimy własnoręcznie, to to jest o wiele bardziej pewne, że na tym zarobimy, mając już kontrakt podpisany, to praktycznie tylko i wyłącznie kwestia produkcji. No ale można się i w ten sposób pobawić. Czemu nie? Dzięki, Kuba, za taką propozycję. Coś innego. Dzisiaj tak troszeczkę poprodukujemy, troszeczkę pogramy na giełdzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o nasz staff, jeżeli chodzi o nasz personel, to tutaj widzimy 5 magazynierów plus jedna pani mechaniczka i jeden wykładacz towaru. Do tego 2 kasjerów, bliźniaków. No i oczywiście nasza Carmen Electra z Agencji Ochrony Cieciu Ritas, która tutaj 2 cyckami broni naszego towaru. Także nie musimy się o nic obawiać. Widzę, że nasze kanałowe produkty oprócz kubków to już prawie zeszły, czyli koszulki Pabelluska, no i koszulki pani kierownik produkcji, no tutaj jednak rządzą. Spodnie Adidosa niestety z jakiegoś tam tytułu nie schodzą, ale może ja je przeniosę gdzieś tutaj, może będzie lepiej, bo być może tu dojścia nie ma i dlatego. Ja sam doskonale wiem, sam po sobie, że ja uwielbiam dochodzić, więc może i oni potrzebują. Buty te fioletowe tego całego Calvina Kleina to
Będziemy musieli tam podokładać, ale ja tutaj nie widzę... Aha, tutaj są. No ale tego nie mogę ruszyć. Tego nie mogę ruszyć z uwagi na fakt, że jeżeli ruszę, to miglance będą mi tutaj dowalać na te regały, a my potrzebujemy mieć całą produkcję w tym momencie w 100% w tym oto zacnym miejscu. Niewiele nam zostało, proszę Państwa, już do końca. Czy pani mechaniczka? A, pani mechaniczka już też dochodzi. Także, no jak widzimy, to jest firma bardzo liberalna, więc nie ma tu najmniejszego problemu z tym, jeżeli ktoś potrzebuje dojść, to może. Mam nadzieję, że pani mechaniczka już tam śrubokrętem, drutem pokręciła i wszystko tam działa, bo ja już nawet nie obracam się, tylko cisnę ile wlezie, ponieważ czas nagli. Tego czasu jest sporo, ale jeżeli my się zajmiemy pierdylionem rzeczy naraz, no to okaże się, że jednak szybciutko ten czas może nam uciec. Poza tym, no przecież my chcemy tutaj jak najwięcej zarabiać, jak najbardziej rozwijać ten nasz biznes, więc pieniądz się przyda, a nie możemy tutaj podpisać niestety dwóch umów. Szkoda wielka, bo mając powiedzmy dużo potężniejszy od mojego park maszynowy, powiedzmy 24-36 maszyn, coś takiego, można produkcję podzielić, prawda, i równolegle robić, załóżmy, buty i powiedzmy jakieś tam spodnie. O, taki przykład z głowy. Nie? No ale nie, trzeba najpierw zrealizować jedno zlecenie, potem zrealizować drugie zlecenie, potem kolejne zlecenie. No i to tak zawsze tylko jedno. My tutaj pojedziemy sobie, oczywiście będzie dwóch sztuk na do pełnej paki brakowało, ale ja tutaj wolę mieć to na równo, czyli żeby mi jednym cyklu 120 sztuk produkowało, wówczas magazynierzy to na półeczkę dadzą i będzie gitara. Pootwieramy sobie tutaj wrota, jedne, drugie i można i trzecie. Słoneczko piękne świeci, to czemu nie wpuścić nieco światła do tej naszej zacnej fabryczki. Wózek widłowy znienawidzony przeze mnie stoi. Dobra, chłopcy ruszyli do boju. Nie wszyscy widzę. Co po niektórzy się opierają. No, widzę, że kolega to tak musi być chyba motywowany dosyć ostro, bo jakiś taki oporny strasznie jest. No i my oczywiście ruszamy z kolejną produkcją. Nawet jeśli coś, proszę Państwa, zostanie, to wyląduje na sklepie, więc nie ma tragedii z tym. My sobie tutaj doskonale radzimy. Będziemy chcieli również rozbudować naszą fabrykę, jak również dołożyć maszyn, ale to muszę tak zrobić konkretnie i muszę to przemyśleć, ponieważ nie jest zbyt wygodne włączanie maszyn po kolei, a twórca no nie przewidział tutaj, że ktoś, no dając hurt, to będzie chciał naprawdę stworzyć przepotężny park maszynowy i no właśnie, no i z niego korzystać, więc tu by się przydał, ja już o tym mówiłem, wspominałem, tu by się przydał jakiś taki komputer centralny, może do zakupu na jakimś tam odpowiednim poziomie naszej firmy, po to, aby można było wybrać sobie, załóżmy, które maszyny mają produkować i co mają produkować i centralnie wszystkie naraz włączać, nie? Bo wyobraźmy sobie sytuację, mielibyśmy, no nie wiem, przykładowo 48 maszyn, nie? No to przecież my nawet połowy z tego nie zdołamy włączyć, a już pierwsza maszyna skończy cykl. Więc to tak troszeczkę, no nie za fajnie. Przydałoby się takie coś. Może, bo to tutaj cały czas coś jest zmieniane, coś jest dodawane. Ja cały czas liczę na to, że twórca dostanie informację moją tutaj od kogoś z Państwa o tym, aby można było, że tak powiem, personalizować regały na magazynie, czyli przypisywać towar, tak jak te buty, powiedzmy,
do konkretnych miejsc tylko i wyłącznie po to, aby magazynierzy wrzucali w tamte konkretne miejsca towar. To pozwoli stworzyć porządek na magazynie. I tak jak twórca już dał taką możliwość, jeśli chodzi o półki sklepowe, że można sobie tam wybrać, tak wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby umożliwienie zrobienia dokładnie tego samego na magazynie. Bo jeżeli się na sklepie udało z regałami i innymi rzeczami, to myślę, że dokładnie ta sama mechanika działałaby w kwestiach magazynowych. No tylko, że... No właśnie. Gdzie leży problem? No ale to już nie nam oceniać. Znaczy nam oceniać, ale nie nam oceniać twórcę, oczywiście jego tam pomysły. To jest jego produkt. Natomiast może posłucha sugestii, o ile takowa do niego dotrze. Tak czy siak. Bus tam stoi. Znaczy, pytaliście, czy mam busa. No mam tam busa. Ale jednak tutaj z uwagi na jego gabaryty, z uwagi na to, co się działo z nim, czyli że wieszał się i tak dalej, no były z nim problemy. Nie wiem, czemu to się tak zrobiło, chciałem tylko wysiąść. To ja jednak korzystam nadal z pick-upa, bo pick-upem mogę tutaj wjechać. Natomiast busem już nie. Te wrota, już też wiele razy powtarzałem, one są za niskie i są za wąskie. Ogólnie nawet dla pick-upa są za wąskie. Trzeba bardzo dobrze celować, żeby nim trafić. Wózek widłowy to mi się w ogóle na wrotach na live'ie powiesił. Więc mieliśmy tutaj problem z wózkiem widłowym. Na początku się ucieszyłem, że jest, potem go wypróbowaliśmy i ja doszedłem do wniosku, że jednak wolę sobie to robić ręcznie. Czy coś się zmieniło w kwestii akcji, drodzy Państwo? Jak to tam dalej działa? Wiadomości, podwyżki cen wywołują reakcję klientów. No ja się bardzo z podwyżek cieszę. Ale tutaj jeszcze mamy, proszę Państwa... O, Doi Raid. Możemy jeszcze takie kupić. Dobrze, pewnie, kup 25. To na maksa jedziemy. Szkoda, że tak. Pewnie, że... No oczywiście, jak najbardziej. Bo tutaj Kuba pisał, że to po 8 ma być, nie? My tam za niecałe 9 kupowaliśmy, ale to nic. Nie szkodzi. Ja myślę, że skoro tam cena dochodziła do 13, przekraczała właściwie 13 dolarów, to jesteśmy w stanie zarobić na tym, tylko trzeba poczekać, bo tutaj widzimy 19 dolarów, nie? To za te 8... Ja bym kupił może więcej takich. No tam Kuba zainwestował 3000. My inwestujemy dużo, dużo więcej. Naprawdę dużo, dużo więcej. No i nie pozwólmy na bankructwo. Nie? Matko i córko. Już mi się palec zmęczył. 10 tysięcy jak kupię... Będę tutaj naprawdę konkretnie to wszystko ogarniał. Dobra, uwaga, tu. O, i jest, proszę Państwa, no 10 koła. No zostawmy może to tak, jak jest. Zajmijmy się z powrotem produkcją, czy coś tu się spaliło, nie. Chłopcy dowalają trzecią półkę i to już byłoby na tyle, jeżeli chodzi o produkcję fioletowych Calvinów, Kleinów wysmarowanych sneakersem. Teraz będziemy musieli to wziąć i załadować. Ja załaduję 120 sztuk, tam wszystko załaduję, bo to mniej jest potrzeba, ale nie chce mi się liczyć. Więc zrobię to tak. Proszę uprzejmie, o. Elegancja Francja. Pyk. I możemy z tym jechać. Zamknijmy. I możemy z tym jechać. Jest po godzinie pierwszej w nocy, tak? Czy... Nie, dnia. Czyli tu nie ma 24-godzinnego formatu zegara. A nie, nocy. Dobrze. No to przepraszam. Bo tak to światło takie, ja myślałem, że to słońce świeci.
No ale trudno. My za chwilę zarobimy trochę pieniędzy. A tymczasem no dalej będziemy grać na giełdzie, nie? To jest temat przewodni tego odcinka. Boże, jaki ten samolot ma te koła, jakie ma paskudne. Zobaczcie, jakie on ma te koła paskudne. Że to w ogóle kuźwa lata. Dobra. I proszę bardzo, 204 tysiące wpadło na nasze konto. Tutaj troszeczkę butów zostało. I te buty od razu idą, szanowni państwo, na sprzedaż w naszym zacnym sklepie. Natomiast nasz wykładacz towaru, nasz zaopatrzeniowiec, ja tak pieszczotliwie ich tam nazywam, bo wykładacz towaru to takie trochę... Trochę takie to nie, niezbyt dobrze to mi brzmi. Ale takie zaopatrzeniowiec, już tak poważnie, nie? To tak jakby zaopatrywał całą stołówkę. Czy kuchnię. No ale dobra, no. On się trochę nabiega, żeby powykładać ten cały towar. Ale na butach możemy fajnie zarobić, więc czemu by nie skorzystać? Nie rozwalmy pick-upa. A, czekajcie, bo to ma iść tutaj, to ja muszę podjechać pod ten regał. Można te światła zgasić? Nie. Walą po oczach. No i dobra. Trochę tych budków mamy. Bośmy naprodukowali tego badziewia. Ale ja pick-upa przestawię tutaj i zobaczymy. Bo my tutaj musimy jeszcze doprodukować troszeczkę rzeczy kanałowych, czyli pabelluski muszą zostać wyprodukowane. Takie większe partie tutaj polecą, bo widziałem, że no schodzą te nasze projekty dosyć dobrze, więc skoro tak, no to czemu by z tego nie skorzystać? Tutaj jeszcze miejsce mamy, więc ja myślę, że dla nas to my sobie tam weźmiemy. Teraz tak, pani kierownik, oczywiście no pani kierownik musi tutaj być obecna na tym naszym sklepie z uwagi na fakt, że to jest, no to jest pani kierownik, no. Także takie oto tutaj chocki klocki. Okej. Okay. Szybciutko się te koszulki tworzą. Przepraszam. No i oni już tutaj będą wrzucali. Dobra. Ja poczekam, niech oni ogarną ten temat. Teraz tak, co ja mogę stąd jeszcze zabrać? No Forevery, ale to może nieco później. Bo na Forevery to my tutaj miejsce zrobiliśmy. Czerwone, zobaczcie. Aha, to są Tony Hilfigery. Podróby takie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane tutaj z innymi, no to tak, Adidosy nie schodzą. Nie wiem dlaczego. Chyba, że schodzą. A, schodzą, tylko on tutaj miał sporo tego. Dobra. To teraz tak, panią kierownik wrzucimy tutaj na ten regał do towarowania. My możemy sobie oczywiście tutaj wrzucać, co nam się
żywnie podoba. To my decydujemy, co idzie na sklep, co nie. No i jeszcze pabelluski, tak? Pabelluski to też dosyć ważny produkt w naszym sklepie. To też się sprzedaje. Kubki jakoś tak gorzej, ale... No, że się nie wziął. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kwestie akcji, jeszcze nic nie wiadomo. Tutaj Jimmy Chus po 8. Golce and Banana. O. Proszę, też po 8. No, warto byłoby. Ale to jeszcze poczekamy. To jeszcze poczekamy. Na razie... pabelluski dokładamy, tak? To jak pabelluski dokładamy, no to... Już się tutaj włożę. No i jeżeli chodzi o kwestie gry na giełdzie, to wymaga to czasu, żeby tam zarobić na tym. Ciekawy jestem, na ile się to uda. Ale my musimy, proszę Państwa, myśleć realnie o naszym biznesie w kwestiach jego rozwoju, więc myślę nad rozbudową. I teraz rzecz jest tego typu. Jeżeli bym to rozbudował, powiedzmy, i dokupił maszyn, nie? To by trzeba było przeorganizować tutaj to wszystko. I jakoś inaczej to poukładać, bo to już są takie odległości masakryczne, że aby magazynierzy no mieli lepiej, to przynajmniej wydaje mi się, bo nie mam pewności, że tak tutaj ustawienie maszyn będzie lepsze dla nich. No. Będziemy patrzeć, będziemy myśleć. Tymczasem, ja Państwu dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.